1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień, w którym odwiedzamy groby naszych najbliższych. To również dobry czas na uświadomienie społeczeństwu o potrzebie pamiętania o naszej historii i tożsamości. Piękną lekcją odpowiedzialności za historię jest dzisiejsza kwesta na Starym Cmentarzu w Tarnowie, gdzie do puszek wrzucano dziś datki na renowację zabytkowych grobów. Inicjatorem powstania Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem jest Antoni Sypek, tarnowski historyk, który przed laty poczuł odpowiedzialność za tożsamość Tarnowian i historię miasta. Kwesta na Starym Cmentarzu w Tarnowie jest prowadzona od 1993 roku przez ten komitet. Wcześniej była prowadzona wcześniej. Szefem komitetu jest pan Antoni Sypek. Kwestarze są działaczami społecznymi. Pracujemy dla dobra tego cmentarza, co chyba wszyscy odwiedzający ten cmentarz zdążyli zauważyć. Cmentarz Tarnowski jest bardzo starym cmentarzem. Władze Tarnowa wykonały polecenie władz austriackich z 1784 roku, bardzo wcześnie, bowiem już w roku 1786. Prawdopodobnie można by ten cmentarz datować na lata, czyli można go datować na lata 80. 1788. To jest cmentarz starszy od Powązek, to jest cmentarz starszy od Rakowic. Jest to wreszcie cmentarz porównywalny z cmentarzem łyczakowskim. Historia tego cmentarza bywała różna. Najpierw był to cmentarz oczywiście znajdujący się poza murami miasta Tarnowa, bowiem zalecenie władz było takie, żeby tereny grzebalne przenieść spod kościołów właśnie poza miasto. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że cmentarz stary w Tarnowie leży poza miastem. Leży tutaj cała historia Tarnowa. Leżą ludzie, którzy tworzyli to miasto, leżą ludzie związani z literaturą, chociażby taki człowiek jak Bonaventura Rydel, czyli dziadek pana młodego z Wesela. Ten, o którym pan młody w Weselu mówi, mego dziadka piłą żneli, wszyscy o tym zapomnieli. Muszę państwu powiedzieć, że dzięki Komitetowi Opieki nad Starym Cmentarzem, dzięki wszystkim osobom, które tutaj kwestują, a są już i osoby młode, młodsze osoby, które przychodzą kwestować, uczą się niejako tego kwestowania, proszę państwa, ten cmentarz pięknieje. Za ubiegłoroczną kwestę odnowiliśmy 2 nagrobki. Myślę, że bardzo hojność Tarnowian, hojność ludzi, którzy odwiedzają ten cmentarz, jest bardzo wielka i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam znowu odnowić 2, może 3 nagrobki. To jest dużo i mało. Tu jak państwo przechodzicie alejami tego cmentarza, widać, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale właśnie dzięki państwu, dzięki państwa hojności, ten cmentarz, mam nadzieję, za kilka lat będzie jeszcze piękniejszy. Do akcji włączają się również osoby młode, samorządowcy, studenci i osoby starsze, historycy, działacze społeczni, którym historia Tarnowa nie jest obojętna. Przede wszystkim jest to bardzo szczytna idea zbierania funduszy na renowację nagrobków na zabytkowym starym cmentarzu w Tarnowie. W zasadzie to już drugi raz, jak uczestniczę w kwestie. Ideą kwestowania zaraził mnie Antoni Sypek, dlatego jestem tutaj w tym roku, byłem w zeszłym roku, mimo tego, że żadne wybory się nie zbliżają, a sama w sobie idea jest bardzo cenna i warto tu być, żeby zebrać trochę grosza na renowację tychże zabytkowych nagrobków. Za zebrane pieniądze planowane są następne renowacje zabytkowych grobowców. Analogiczna zbiórka miała miejsce również w Wojniczu.